Bo siema. Siema Szczepan. Jest. Tak, zrobiłem zdjęcie Stefanowi. Szczepanowi? Szczepanowi, no. A czy mam do roku matrasy z wami? Bo drugi, trzeci lipca. Zapraszam. A będą urodzinariusz. Będą urodziny, tylko urodziny będą ciut później. Żebyśmy się z drugami zrobili. Ale mam święto błota i kwiat paproci jeszcze po drodze. Chcecie się wyśmienić w błocie pod koniec czerwca. Super. Bo po zakończeniu roku, tak? Bo tuż po zakończeniu, po zakończeniu roku. Super. Dobrze, słuchajcie, to co tutaj widzimy, tak, to zdecydowanej większości zostało znalezione tutaj na terenie parku. Zdroje. Wbić łopatę na terenie parku i bez żadnego problemu tak się różne rzeczy znajdziemy. Dlaczego? Dlatego, że na terenie parku leśnego zdroju była taka bardzo... Właśnie, bo jesteśmy na wycieczce po parku, to na pewno jeśli je słyszeliście, to usłyszycie, że było bardzo dużo ciekawych rzeczy. Były tu restauracje, była świątynia Dumania, tak? Była wieża widokowa, cała masa rzeczy, takich atrakcji turystycznych, które przetrwały II wojnę światową, ale nie przetrwały wyzwalania Szczecina przez wojska radzieckie. I tutaj ułożono do wszystkiego, co się niestety, co było niemieckie, tak? W związku z tym, tak jak mówiłam, bardzo dużo rzeczy można tutaj znaleźć. Widzicie coś takiego znajomego? Tak. No to nie. Minus. No świetnie, cieszę się, że powiedziałeś miny, a nie ostatni czas. Słuchajcie, słyszymy rumba, tak? Czyli ten odkurzacz taki jeżdżący, nie sprzątający. No powiesz, miałeś więcej niż ja. Wiem, chciałam wejść na to kompletnie nie znam. Ja nie pokażę tego. Idziemy dalej. Wracamy, bo my nie wracamy. Tak, dokładnie tak. Bo wy, mówiłam wam, wychodzicie tak inaczej. No i dobra, doszliśmy do miejsca, słuchajcie, w którym, które bronią, znaczy są drzwi, takie drzwi, które każdy ma w swoim domu, prawda? Nie. Nie? Od sypialni. Z czego są zbudowane, słuchajcie? Z betonu i z blachy. Dokładnie, tak, z betonu, ze zbrojonego, z uszczelką, to jest konik polny, nie konik Filip, konik polny, tak? Z uszczelką. Podobną uszczelka ma gwarancję od 1945 roku. Ja jej takiej gwarancji nie daję. Daję jej gwarancję od 1999, bo od tego momentu znam ten obiekt i wiem, że ona nigdy nie była wymieniona. Nawet jeśli to jest sprzed 20 paru lat, tak, to można dotknąć i zobaczyć, że ona w ogóle sparciała nie jest, więc może z 1945. Ale są one gazoszczelne, tak, i bronią dostępu do najważniejszego pomieszczenia, które znajduje się tutaj nad naszymi głowami. Zanim pójdziemy do tego pomieszczenia, będziemy wchodzić po schodach. Tu w naszych podziemiach nic nie jest normalne, łącznie z pracownikami, czy nie wiem, z pracowników, ale schody są inaczej zbudowane niż to, do czego nasze mózgi są przyzwyczajone. W związku z powyższym wchodzimy powoli, ostrożnie, tak. Jak się będziecie na nich czuli, to porozmawiamy sobie na górze, a ty jak pamiętasz, to nic nie mówisz. Ale zanim wejdziemy jeszcze na schody, mijamy takie ceglane pomieszczenia. Ceglane pomieszczenia to są toalety typu suchego. To znaczy, że czego tam nie ma? Wody. Wody, dokładnie tak. Pierwsza toaleta jest zrekonstruowana, więc możecie zobaczyć, czy tam było dużo miejsca na czytanie gazety, czy też niekoniecznie. Pamiętajcie, że tabletów i telefonów komórkowych wtedy nie było. No i jak nie ma wody, no to żołnierz załatwiał się do wiaderka i zasypywał to wszystko torfem lub piaskiem, żeby nie... Śmierdziało. Dokładnie tak. No ale wiecie, przyszedł jeden, drugi, trzeci, piąty, nie? I się w pewnym momencie to wiadro wypełniało. To kto wynosił to wiadro? Ten, który się zasłużył swojemu dowódcy, czy ten, który narozrabiał? Narozrabiał. No właśnie, to kto jest największym rozrabiaczem w naszej grupie dzisiaj? Nie ma żadnego. Ciekawe. Dobrze, słuchajcie. Idziemy powoli, ostrożnie po tych schodach do góry. Wcześniej oglądamy toaletę. Nie korzystamy, podkreślam, tak? I widzimy się na górze. Aha, no okej. Okay. No ja jeszcze idź pomalutko, wracam.
Ale fajnie. Oj, oj, oj. O, ale występy, oj. Ale świetne wody. Takie tyle wody. Dekontaminacja. Słuchajcie, dla tego niebieskiego pomieszczenia został zbudowany cały ten system podziemnych korytarzy, z którym częściowo przyszliśmy. Żeby wiedzieć dlaczego, to musimy uruchomić wyobraźnię teraz. Wyobrażamy sobie, że to pomieszczenie miało dywan, na ścianach znajdowała się wspaniała boazeria, tak? Czyli były ściany były wyłożone drewnem, żeby chłonęły wilgoć z tego pomieszczenia, krzesła, biurka, i aparatura, która w czasie II wojny sterowała samolotami latającymi nad naszymi głowami. 16 metrów do góry, którymi sobie zaraz pokonamy, znajdowała się radiolatarnia, czyli ta specjalna antena, tak, połączona tutaj z tym pomieszczeniem, czyli zobaczcie, w czasie II wojny światowej, siedząc bardzo głęboko pod ziemią, można było sterować tym, co dzieje się generalnie na górze. I cały nasz kompleks, zarówno ta część podziemna, jak i budynek, przez który przyszliście, bo budynek również jest skromny, tak, jest zbudowany z żelbetu, sufit ma grubość 70 cm, tak, to wszystko było zamaskowane i służyło dokładnie temu celowi, bo niedaleko znajduje się lotnisko. Jakie lotnisko? Dąbie. Dąbie, dokładnie. Dzieci odpowiadają. Natomiast jak się obrócicie na drugą stronę, to zobaczycie takie śmieszne budynki. Pamiętacie, pani Kornela mówiła wam, że na domach, na budynkach też znajdują się schrony dla... Nie, to też. Dokładnie tak. Czyli mamy taką incepcję, oglądaliście jakieś incepcje, taki film schron w schronie, tak? Czyli są to budki. Bardzo łatwo odróżnić skrzynki nietoporzowe, bo mają wlot od samego dołu, tak? Ja mogę dać latarkę i możecie zobaczyć, czy jakiś tam nietoporz sobie gdzieś nie przysnął. Dobrze, i teraz słuchajcie, za chwilę, tak, bo mi tu będzie najłatwiej mówić, będziemy wychodzić tą naszą podziemną wieżą, która prowadziła teraz już dzisiaj tylko do podstawy tej radiolatarni, tak, która jest, była nad naszymi głowami. Wchodzimy po drabinkach. Drabinek jest 7, pomiędzy tymi drabinkami są podesty. Kilka zasad, tak? Tutaj jeśli chodzi o najmłodszą, zawsze idzie tato za najmłodszą i zawsze jest tak, z wyjątkiem najmłodszej, że znajduje się tylko jedna osoba na drabince, tak? To jest pierwsza zasada. Druga zasada, nie patrzcie do góry, chyba że macie okulary, bo będziecie mieć zawartość podeszwy osoby idącej przed wami w waszych oczach, tak? Nigdzie się nie spieszymy, trzymamy się zawsze dwoma rękoma drabinki i wychodzimy powoli. Jak ktoś się zmęczy, to po drodze można czytać teksty i spróbować je zapamiętać, bo na samej górze was z nich odpytam. Tada! Jak nie będzie...